Czy masz świadomość? Pomysł, że samochód warto kupić, ponieważ zobaczyliśmy go, jak był prowadzony przez przystojnego mężczyznę z uśmiechniętą u boku kobietą, wydaje się całkowicie irracjonalny. Fakt, że taka prezentacja faktycznie pozwala sprzedawać samochody, jest miarą siły reklamy. Nowe technologie posuwają się naprzód dzięki własnej sile napędowej lub powodowane naciskami politycznymi i wymogami ekonomicznymi. Narzucają się, zanim mogłyby zostać zasymilowane, unikają zarówno kontroli etycznej, jak i społecznej. Media ponadnarodowe mają duży wpływ na idee i opinie, na wartości i style życia, a zatem na zmiany na lepsze lub gorsze w różnych społeczeństwach. Właściciele lub menadżerowie mają wyjątkowy rodzaj odpowiedzialności, której społeczeństwo ma prawo domagać się, by na siebie brali. Społeczna świadomość struktur własności jest niezbędnym punktem wyjścia. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu raport UNESCO z 1980 roku. Będziemy o nim dzisiaj rozmawiać z moim Państwa gościem, profesorem Ryszardem Stockim, autorem między innymi książki Nieobliczalny eksperyment, jak mądrze żyć w XXI wieku. Lektura tej książki właśnie zainspirowała mnie do zaproszenia pana profesora do dzisiejszego podcastu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich państwa, którzy słuchacie. Panie profesorze, UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Edukacji, Nauki i Kultury, w 1980 roku opublikowała raport o mediach. U pana przeczytałem o tym pierwszy raz w książce, pana książce, i pisze pan, że ten raport był tak kontrowersyjny, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania opuściły UNESCO na znak protestu. Co wywołało takie kontrowersje? Myślę, że głównym powodem było to, że cały raport, po pierwsze był napisany przez inny świat. To znaczy, ja pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę, że wśród autorów, kilkunastu autorów tego raportu, czyli wśród tej komisji McBride'a, były osoby nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, wręcz powiedziałbym, że ze Stanów był tylko Elie Eibel, była dziennikarka z Francji, był ktoś, ale poza tym były osoby z Kolumbii, z Zairu, w tamtym czasie ze Związku Radzieckiego, Indonezji, Tunezji. Jakby w ogóle już pierwszy sam fakt, że do tego raportu zostało zaproszone tak szerokie gremium ludzi z wszystkich części świata, już mogło budzić pewne zastrzeżenia. Natomiast wnioski, które potem wyciągnęli autorzy tego raportu, to znaczy to, że wolność nie jest problemem, nie staje się już problemem, bo to się wtedy dopiero zaczynało, narodowym. To znaczy, że to nie państwa represjonują i jakby zniewalają swoich obywateli, ale że może się zdarzyć, że również firmy poprzez technologie, które zdobywają, mogą zniewalać, to było już nie do zaakceptowania według mnie. No i to groziło ujawnieniem pewnej tajemnicy. No i myślę, że z tego powodu właśnie oni, te dwa największe, jedno z najważniejszych krajów w tamtym czasie, no zrezygnowały
i jakby zaszantażowały, bo tak naprawdę to był szantaż UNESCO, no bo to oczywiście wiąże się również z wpływami do budżetu i tak dalej. No i co niestety należy powiedzieć, UNESCO temu szantażowi po kilku latach uległo. No i rzeczywiście ten raport został schowany, także osoby, ja rozmawiam czasami z medioznawcami, oni nawet nie wiedzą o istnieniu tego raportu, czyli ludzie, którzy no siedzą w mediach, nie wiedzą o tym, że taki raport powstał, czyli udało się skutecznie go schować. No teraz jest z powrotem, jest dostępny na stronie internetowej, tam w książce daję link do niego. Więc ja myślę, że to był główny powód, a stało się to poprzez jakby przedefiniowanie, co to znaczy niezależność. Że niezależność, niezależność obywatela, wolność obywatelska nie jest tylko zależna od państwa, ale również no, może być uzależniona od mediów. Co na panu zrobiło największe wrażenie przy lekturze tego raportu? Znaczy ja przyznam, że jeśli chodzi o mnie, to taką najbardziej kluczową rzeczą, którą jakby dostrzegłem, no tak się składa, że przez kilkadziesiąt lat pracowałem jako doradca różnych firm, dużych również międzynarodowych korporacji i jakby ten raport uzmysłowił mi jeszcze bardziej, że dostęp do technologii największej, najważniejszej, najnowszej mają nie państwa, tylko firmy i one mają przewagę nad wszystkimi obywatelami, wszystkimi szarymi zjadaczami chleba w tym, że oni mogą, mając powiedzmy nowy pomysł technologiczny, oni mogą przygotować, zanim go w ogóle ujawnią, mogą przygotować całą kampanię, która będzie go jakby torowała jemu drogę. I potem wprowadzają i w zasadzie my jesteśmy bezradni. To znaczy chyba największe odkrycie z tego raportu było dla mnie, że poprzez dostęp do najnowszych technologii duże, bogate firmy zdobywają przewagę we wszystkich innych aspektach, dlatego że mogą poprzez te technologie no, wpływać na ludzi, właśnie łamać wolności obywatelskie i tak dalej. No i to jest chyba to, co na mnie zrobiło największe wrażenie. A dlaczego warto pana zdaniem dzisiaj rozmawiać o tym raporcie? Przecież minęło ponad 40 lat. No myślę, że to po pierwsze tak. Znaczy ja bym powiedział tak, że skład tej komisji, tak jak powiedziałem, z takich bardziej znanych nazwisk to na przykład Gabriel Garcia Marquez z Kolumbii był członkiem. Niestety już bardzo zachorował, bo oczywiście głównym zaproszonym był Marshall McLuhan, który no, stworzył w ogóle koncepcję mediów i jako pierwszy mówił o ich znaczeniu. No, byli tam ludzie, którzy naprawdę świadomi, to jeden z założycieli La Monde i tak dalej. To naprawdę była taka dziennikarsko-intelektualna wierchuszka tamtych czasów. No i jeżeli takie osoby, niesamowicie znające, wrażliwe na to, co się dzieje na świecie, coś mówią, no to wydaje mi się, że dobrze ich posłuchać. A jeszcze potwierdzone to zostało tym protestem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w takim razie warto by było zajrzeć, co oni takiego mówią. I po tych 40 latach można powiedzieć, że już nie mówimy, ja osobiście już nie mówię o wpływie mediów. To już jest, to już passé. To w tamtych czasach, 40 lat temu można mówić o wpływie mediów. Ja od zeszłym, dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy konwersatorium na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, konwersatorium toksykologii przestrzeni społecznej. Myślę, że w tej chwili już jesteśmy na takim poziomie, że zaczynamy móc mówić o ofiarach śmiertelnych wpływu tego, co się dzieje przez media, ale to oczywiście
tutaj trzeba rozróżnić, medium jest samym przekaźnikiem, natomiast te, można powiedzieć, producenci toksyn no, są często poza mediami. Tak? To już jakby i po prostu trzeba bardzo mocno dobrze analizować, no i zaczynać szukać takich mocnych, mocnych argumentów i pokazywać, trzymać za rękę i udowadniać ten negatywny wpływ, bo na razie to są tylko, w tej chwili mamy do czynienia z takimi statystycznymi zależnościami i wszyscy winowajcy się bronią, że tutaj nie ma żadnych zależności przyczynowo-skutkowych. To po prostu jest zbieżność w czasie. A może pan jakieś przykłady z życia przedstawić? No powiedzmy, no, mamy coś takiego, ze cztery artykuły naukowe widziałem na temat wpływu takiego serialu o samobójstwie. Na Netflixie był taki serial o dziewczynie, która popełniła samobójstwo, nagrała tam kasety, które co odcinek tą kasetę odsłuchuje jej kolega. I w trakcie trwania tego serialu zwiększyła się liczba samobójstw. Już nie pamiętam, tam sto kilkadziesiąt osób więcej statystycznie do innych, do porównywalnego okresu popełniło. Głównie to ciekawe, że głównie właśnie nie dziewczyn, tylko chłopaków te samobójstwa. Natomiast Netflix się oczywiście wykpił tu zupełnie, no jak, no o czym my mówimy, to jest po prostu zbieżność czasowa. Te osoby, że oni wręcz twierdzą, że mieli bardzo pozytywny wpływ, bo oni zaczęli o tym mówić, no i tak dalej, i tak dalej. Nie da się w tej chwili, jakby mając te narzędzia, które mamy, nie da się złapać winowajcy. To jest i tak małe piwo po śmierci i samobójstwie niestety Robina Williamsa, bardzo lubianego aktora, chorego ciężko zresztą psychicznie, tak można powiedzieć. No tych samobójstw było 1000, już nie pamiętam, około 1500 czy coś takiego, czyli no to ludzie po prostu umierają, tak? Czyli po informacji przekazywanej przez media uzyskujemy no, efekt, no i to już takie statystyki były mocno podniesione. Tam nie było żadnych wątpliwości, że to był powód. Są seriale, są filmy, po których oglądnięciu ludzie mówią, no byłem w depresji, i gdybym ten film oglądał wcześniej, kiedy byłem w najtrudniejszym okresie, to bym pewnie się zabił, ale na szczęście już wyszedłem z tego, oglądałem później, ale to jest film niebezpieczny. Taką opinię o jednym z filmów, które puszczane były zresztą w Polsce, nie chcę robić reklamy tego filmu teraz jeszcze. Jest, można też, komedia romantyczna na dodatek, tak jest sprzedawana. Także no, w każdym razie to są tylko takie przykłady najostrzejsze, bo one kończą się śmiercią ludzi. Oczywiście są, trudno to nawet nazwać, czy to jest łagodniejsze, czy gorsze, ale powiedzmy, jeżeli mamy w tej chwili falę wzrostu chęci zmiany płci i nastoletnie dziewczynki decydują się na operację piersi, to są również ofiary tej samej rzeczy, więc tych przykładów jest coraz więcej. Ja już nie mówię o takich no, klasycznych, co wszyscy o tym mówią i też się nic nie da z tym zrobić, zwłaszcza w Polsce nic się nie da zrobić. Na przykład jak uzależnienie ogromnej liczby młodych mężczyzn, chłopaków od pornografii. Czyli no, tutaj można powiedzieć, no nikt nie umiera, nic się nie dzieje, no ale to, że mamy niesamowicie podniesione wskaźniki rozwodów, że mamy nieszczęśliwe związki, że ci ludzie nie potrafią budować takich związków, no to też znowu potwierdzone wieloma badaniami, wpływ negatywny pornografii jest znowu potwierdzony, natomiast wyraźnie tutaj brakuje takiego elementu mocno, takiego, który by się przenosił już na salę sądową. Tak się, jak się dzieje w toksykologii, że no można powiedzieć, ja używam, jak pisałem wprowadzenie do tego konwersatorium, to dawałem przykład
Piotra i Marii Curie, którzy mieli do czynienia z pierwiastkami rakotwórczymi ewidentnie, bardzo niebezpiecznymi i zupełnie nie zdawali sobie sami z tego sprawy, mimo że osoby z ich laboratorium zaczynały chorować. Sam Piotr Curie również zginął w wypadku, no ale z takiego powodu, że miał już coraz bardziej osłabione kości. I teraz jakby nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że to jest wszystko niebezpieczne. Mało tego, sprzedawano różne jako lekarstwo te pierwiastki do zażywania i tak dalej. Coś w ogóle nie do pomyślenia dzisiaj. No potem badania pokazały ich jak bardzo są szkodliwe. No i co się dzieje? Teraz jak ktoś chce pójść do Biblioteki Narodowej Francuskiej i wziąć zapiski Marii Skłodowskiej-Curie, to musi podpisać specjalny certyfikat, że ma świadomość, że te zapiski są promieniotwórcze, dlatego że bodajże tam 100 lat jeszcze będą promieniować te notatki i że chce je oglądać, mimo że wie, że to jest zagrożenie dla zdrowia. I dopiero po podpisaniu takiego certyfikatu można pożyczyć zapiski Marii Skłodowskiej-Curie. Więc to pokazuje, jaką drogę przeszliśmy. Myślę, że my jesteśmy w tej chwili na takim etapie, jeżeli chodzi o wpływ toksyczny, no przez media to się dzieje, ale te toksyczne treści, no bo to przede wszystkim nie media. Media niczego złego nie zrobią, można przez media, tak jak my teraz jesteśmy w mediach, także myślę, wydaje, że treści toksyczne, które są przekazywane przez media, są tak niebezpieczne, że powinniśmy je umieć zaklasyfikować, sklasyfikować i dokładnie powiedzieć, jaki jest rozkład połowiczny takiej informacji, jak długo ona będzie trwała, jak niebezpieczna może być. No więc do tego powinniśmy dążyć. Myślę, że no taka jest ludzkość, że jak coś się złego dzieje, to, no to pojawiają się naukowcy, którzy zaczynają nad tym pracować i no i są tutaj dobre myśli. To panie profesorze, jeszcze wracając do tego raportu UNESCO, to co pan, przed czym jeszcze ostrzegali autorzy opinię publiczną 40 lat temu, a co dzisiaj okazało się po prostu słuszne i miało sens wtedy i dzisiaj? No więc tam było jeszcze to, co wydaje mi się również coś, co już w tej chwili, te wszystkie ich zapowiedzi, one są w tej chwili przez nas, możemy je doświadczyć, także można powiedzieć, że on był raportem proroczym. Czyli oprócz technologii i tej niezależności od państwa, a zależności od różnych korporacji, to kolejna rzecz to jest kwestia związana z kulturą. To znaczy oni ostrzegali, że jeżeli, a tak się dzieje w tej chwili, jeżeli główne media należą do jednej, no powiedzmy, że w tej chwili główne media należą do powiedzmy dwóch, trzech krajów, tak? Stany Zjednoczone to jest tak 90%, tam jeszcze no Sony, firma Sony należy, jest japońska, w związku z tym mamy Japonię, no i w Chinach mają bardzo dużo, no nie należy o nich zapominać, mają niezależne też dużym zasięgu, ale zasięgu raczej lokalnym, co i tak ma znaczenie w liczbach duże. No tak naprawdę, no to jest i już wtedy ta komisja McBride'a ostrzegała, że może dojść do takiej homogenizacji kultury, że kultury narodowe, kultury poszczególnych regionów będą jakby pomniejszane kosztem tych kultur i będą promowane te wartości, te style życia, które należą do producentów. No i tak się dzieje rzeczywiście. No w tej chwili żyją wszyscy tym, w jaki sposób żyje Hollywood. No przez parę godzin mieliśmy okazję do Buckingham Palace, prawda? Zobaczyć, żyć trochę życiem rodziny królewskiej, ale to raczej jest tylko taki troszkę też bardziej hollywoodzki akcent. Natomiast tak naprawdę no, żyjemy w zupełnie innej kulturze. Ludzie, jak ktoś pierwszy raz idzie do sądu,
to dziwi się, do polskiego sądu, to dziwi się, że sędzia wydaje wyrok bez pytania o to rady przysięgłych. I że w ogóle jak to jest? Polscy obywatele lepiej znają system sądowniczy Stanów Zjednoczonych niż Polski. Więc to pokazuje, do czego doprowadza ta taka homogenizacja. Kolejna rzecz, która i to jest niesamowicie niebezpieczna, poprzez to uwypuklanie pewnych informacji i dobieranie ich odpowiednie, powstaje coś, co wydaje mi się jest takim, to zresztą tej komisji się użyto tego słowa, świat mityczny. To znaczy, że żyjemy w świecie, w którym istnieje niesamowita ilość mitów, w które ludzie wierzą, ale to tak głęboko wierzą, że trudno ich nawet przed tym powstrzymać. Ja to widzę po reakcjach, na przykład jak coś mówię na wykładach do moich studentów, to oni po prostu mi nie wierzą. No, regularnie mi nie wierzą, bo wierzą w tą informację, którą uzyskali z mediów. Jak mówię coś sprzecznego z tym, co jest w mediach, no to w ogóle to jest niemożliwe. No jak? No więc tutaj to jest kolejny taki... Jakiś przykład tutaj? Tutaj... Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Już mówię, no to powiedzmy, mówię mi coś takiego, że mam powiedzmy wprowadzenie do psychologii i mówię im o znaczeniu serca. I mówię, że badania pokazują, że ilość połączeń między sercem a mózgiem jest większa niż między mózgiem a sercem. Czyli mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że to serce kieruje tym, jak myślimy, a nie umysł kieruje naszym sercem. No i to jest taka pierwsza rzecz. Mówię na przykład, że serce jest zupełnie niedoceniane w psychologii. Tymczasem bez filtru emocjonalnego, którym kontroluje serce, no nie jest w stanie, mózg w ogóle się nie włącza, że najpierw włączają się emocje, włącza się, można powiedzieć, serce i potem dopiero mózg. No to jest coś dla nich w świecie tak zwanym, w świecie racjonalnym, oni tą informację, mimo że powołuje się na badania, to w ogóle nic nie pomaga, dlatego że to jest coś takiego jak mit mózgu, ja bym powiedział, który sprawia, że ludzie myślą w określony sposób. Tak, w ramach przykładu, no jest dużo takich drażliwych tematów, w które nie wierzą. No, na przykład ogromnym szokiem było dla moich studentów, no to, a wręcz skoczyło się prawie, że protestem, że dałem im do oglądania film Syndrom Kinzeya. Oni mi zadali takie pytanie, jak byśmy mogli budować relacje z naszymi rodzicami. Ja w ramach takiego, ja wiem, wytłumaczenia im zachowania ich rodziców, powiedziałem, że wasi rodzice zostali oszukani przez nieuczciwych naukowców, badaczy, między innymi, bo to więcej oczywiście było, Alfreda Kinzeya, który robił badania, wyciągał wnioski daleko idące, badania, które były, można powiedzieć, w ogóle nie do zaakceptowania w jakimkolwiek świecie. To ja tylko mogę porównać te badania do badań robionych na więźniach w Oświęcimiu, gdzie ktoś bawił się tym, że zszyje bliźniaków i zobaczymy, czy się zrosną i będą bliźnięta syjamskie. No po prostu to są tego typu badania i na podstawie tych badań wyciągnięto wnioski dotyczące rewolucji seksualnej, uruchomiono cały proces tej rewolucji
na tych błędnych badaniach, no i co doprowadziło do tego, co mamy w tej chwili. I co to jest najbardziej przykre, to, że Kinsey dalej jest autorytetem. To znaczy, że dalej, mimo że zatrudniał, zresztą tutaj mieszkam niedaleko od Miechowa, zatrudniał SS-mana, który na pedofila SS-mana, który wysyłał mu swoje raporty, oczywiście wykorzystując swoją pozycję i raporty z swoich doświadczeń pedofilskich, no takie dane, takich danych używał pan Kinsey. No i teraz studenci po usłyszeniu czegoś takiego po prostu nie byli w stanie tego przyjąć. I, no to jest taki no, drugi przykład. Jasne. A komu, panie profesorze, dzisiaj służą media? Kto ma władzę w sektorze mediów? Pan o tym pisze też w swojej książce. No to jest właśnie, to jest, wydaje mi się, bardzo mylące. To znaczy, że bo jakby popatrzeć na to, bo chciałoby się powiedzieć tak bardzo łatwo i szybko, no to oczywiście media służą tym, którzy ułatwiają zarabianie większej ilości pieniędzy. Tak? Czyli no tyle tylko, że jak się okazuje, to zarabianie pieniędzy, no mamy w końcu wolną konkurencję. W związku z tym no, można powiedzieć, no okej, zamykamy, jest powiedzmy sektor turystyczno podróżniczy i transportowy. No i mamy sektor szczepionkowy, a obok mamy sektor elektroniki, prawda? No i teraz uruchamiamy medialną, no tutaj chyba nie ma nikt żadnych wątpliwości, to jest zresztą kolejna kontrowersja, że to, co robiono w czasie tak zwanej pandemii, no to było przede wszystkim działanie medialne, no podawanie każdego dnia, ile było zakażeń i zachorowań, i nakręcanie. No można powiedzieć, wszystkie działania medialne, jeszcze na dodatek aprobowane przez wysokie komisje lekarskie, były w sprzeczności z podstawowymi zasadami immunologii. Tego się nie powinno robić, więc ewidentnie chodziło o to, żeby ktoś stracił, a ktoś zarobił. No i teraz się zacząłem zastanawiać nawet sam dla siebie. Chciałem odpowiedzieć na pytanie, no jak to jest? No przecież ten sektor, no wie, jak ktoś produkuje samoloty, linie lotnicze, które tutaj poniosły straty, restauracje, hotele poniosły stratę, to dlaczego Big Pharma, czyli duże firmy farmaceutyczne, miałyby na tym bardziej zarabiać. No i przyznam, że doszedłem do wniosku, że wygrywają w tej konkurencji i również w mediach, czyli ci zyskują więcej, którzy bardziej potrafią zastraszyć. A nie da się, wydaje mi się, że nie da się znaleźć lepszego zastraszacza, niż jeżeli mówimy o naszym zdrowiu i życiu. Więc w tym sensie, jakbym miał powiedzieć, komu dzisiaj media służą najbardziej, no to służą tym, którzy skuteczniej potrafią nas zastraszyć. Bo oczywiście to jest przeciwko innym firmom, które by chciały też zarobić, ale nie mają, po prostu nie odwołują się do tak elementarnych potrzeb, jak potrzeba przeżycia, zdrowia i tak dalej. Więc myślę, że tu jest kwestia ważna. Kiedyś ludzie bali się Boga i wierzyli, w związku z tym teraz już się nie boją, a w związku z tym, że się nie boją, no to już na przykład treści religijne nie przebijają się do ludzi. Chociaż tak racjonalnie rzecz biorąc, nawet idąc myślą Pascala, no to ryzyko utraty wieczności warte jest dowolnego poświęcenia, żeby tylko
matematycznie rzecz biorąc nawet, nie biorąc pod uwagę wszelkie rachunki prawdopodobieństwa, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, lepiej się zachowywać tak, jakby istniał. Ale tego ludzie nie biorą pod uwagę, no właśnie dlatego, że ich uwaga została ukierunkowana na te sektory, które pozwalają lepiej postraszyć. No tak, tak sobie myślę, czyli ci, którzy potrafią dobrze postraszyć, najbardziej nas zyskują. Czyli ja rozumiem, wspomniał Pan o sektorze Big Pharmy, rozumiem, że ci, którzy dobrze straszą nas, to też kompleks wojskowo-przemysłowy. No tutaj przyznam, że jeżeli chodzi o jak miałem różnych klientów, jak doradzałem i jak w różnych sektorach byłem, nie zdarzyło mi się niestety pracować, chociaż teraz sobie przypominam, że miałem jednego klienta. Rzeczywiście też z tego sektora, a to nie jest tak źle. Oczywiście sektor wojskowo-przemysłowy również straszy i chce jak najwięcej zarobić. I to zdarza się, że ta sama firma sprzedaje do obu stronom broń. Więc tutaj rzeczywiście jak najbardziej. To jest również tak. Tylko mogę potwierdzić. Wspominam o tym, bo jesteśmy właśnie chyba z fazy tej propagandy straszenia przez Big Pharma. Wpadliśmy w fazę propagandy przez duże korporacje wojskowe, przemysłowe, związane z produkujące dla wojska. Z deszczu pod rynnę tak naprawdę wpadliśmy teraz. A panie profesorze, wspomina pan też, właściwie dzisiaj już się pojawił ten wątek Hollywoodu. Jak działa Hollywood? To jest... po pierwsze, Hollywood sprzedaje styl życia. To jest od tego trzeba by zacząć. Który jest całkowicie mitycznym stylem życia. To znaczy jest to taki styl życia, który nie istnieje. Nikt takiego stylu życia nie prowadzi poza bohaterami filmów. Łącznie z tym, że gwiazdy filmowe, to zresztą tam na początku tego rozdziału, to pierwsza historia to jest właśnie niani z Hollywoodu, która zdradza tajemnicę, jak tak naprawdę tam jest. I to jest coś również było nie do zaakceptowania. Czyli od tego zaczniemy, że jaki jest Hollywood? Hollywood po pierwsze sprzedaje styl życia i jest to styl życia, który jest na rękę tym, którzy zarabiają na tym, żeby nasz styl życia był najbardziej chory, jak to jest możliwe. Czyli kiedyś mam takiego znajomego ekonomistę, który mówi, że jak się popatrzy na historię świata, jest niestety najlepiej sprzedaje się 7 grzechów głównych. Każdy na obżarstwie można zarobić, na pijaństwie można zarobić i tak dalej. To znaczy, że tam są największe zyski, bo to są też te rzeczy, nad którymi człowiek z trudem panuje. I trochę tak się dzieje. To znaczy, że Hollywood jest taką maszyną do sprzedawania 7 grzechów głównych. Teraz myślę, że mają taki niesamowity pęd na to, żeby nam sprzedawać nową rewolucję seksualną, tak? Czyli na tym grzechu. Ale jednocześnie, jak porównywałem na przykład statystyki dotyczące pijaństwa w Stanach Zjednoczonych, to ono jest większe w tej chwili niż było przed prohibicją. A prohibicja to był ten moment, w którym uznano, że Stany Zjednoczone już są tak pijane, że należy zatrzymać sprzedaż alkoholu, w związku z tym, a my mamy na całym świecie to samo, nie mówiąc o narkotykach, narkomanii i tak dalej. Czyli to wszystko sprzedali Hollywood, i myślę, że i klientem Hollywood w tym względzie są
są również te duże firmy, które na tych różnych grzechach Hollywoodu polegają. To znaczy, no, dam taki przykład. Jest taka, ona się nazywa, to jest nawet chyba fundacja, a nie firma, Planned Parenthood, która jest największym chyba usługodawcą, jeżeli chodzi o aborcję w Stanach Zjednoczonych. I na przykład to Planned Parenthood ma swojego przedstawiciela w Hollywood, który przegląda wszystkie scenariusze nowo powstających filmów pod kątem tego, czy aborcja jest w nich dobrze przedstawiona. No i teraz można powiedzieć, że ci producenci filmowi, proszę sobie wyobrazić, że są wdzięczni za to, że ktoś im może tutaj doradzić. I oni oczywiście idą w to i słuchają dokładnie tych wytycznych, które należy tutaj robić. Ja to akurat o tym wiem, być może różne inne sektory mają swoich również przedstawicieli. Po co Planned Parenthood taka troska o aborcję? No dlatego, że aborcje są potrzebne do, i to już wiemy, do niesamowicie dużej ilości i badań naukowych, i produkcji farmaceutycznych, i testowania leków. No to jest cały przemysł, którego trudno zatrzymać. No więc to jest wszystko jedno powiązane z drugim i generalnie rzecz biorąc określony styl życia właśnie, który promuje Hollywood, pozwala wielu branżom funkcjonować i działać. To tak pokrótce. A co wspólnego z raportem UNESCO mają najbardziej znani amerykańscy sygnaliści? Oj, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że ten raport był takim raportem też trochę jakby sygnalistów. I w tym sensie, natomiast tak jak myślę o tych, znaczy ja ich nie jak opisywałem ich w książce, to jakby jest tylko związek taki, dla mnie to jest związek pokazywania prawdy i tej bardzo trudnej, ciężkiej prawdy, no, która jest odrzucana przez społeczeństwo. Natomiast tak jak sobie myślę, no, czy prawda o tym, że jesteśmy podsłuchiwani lub możemy być podsłuchiwani przemiłowiec, czy że papierosy są tak naprawdę trujące i celowo jesteśmy od nich uzależniani. No tak sobie przypominam te największe afery. Teraz jest tego coraz więcej, zaczynają się sygnały na temat funkcjonowania na przykład przemysłu spożywczego, w jaki sposób jest produkowana żywność i tak dalej. Mamy zresztą w Polsce również takie próby. No myślę, że one trochę, ci sygnaliści próbują złamać ten taki medialną, to jest takie słowo neomarksistowskie, no ale myślę, że on oddaje narrację, opowieść, tą, którą nam próbuje się sprzedać, czyli ten pewien rodzaj mitologii. No i myślę, że tutaj jest... oni łamią te, czyli sygnaliści i na całym świecie łamią te podstawowe mity, w które wierzymy, no niesamowitym swoim kosztem. Oni w zasadzie wszyscy źle skończyli, no chyba poza tymi sytuacjami, kiedy zostawali anonimowi, no to wtedy to się udawało. Tak, ja Państwu polecam to zestawienie profesora w książce, bo ona dla mnie też zrobiło mocno takie wrażenie. Niby się to wie, ale jak to się zestawi, szczególnie też te konsekwencje. Też wrażenie zrobiło na mnie w kontekście tego, że Instytut Spraw Obywatelskich zajmuje się od jakiegoś czasu
kwestią sygnalistów w Polsce. Publikowaliśmy to dla Państwa, dla przypomnienia, kilka wywiadów również z sygnalistami, których spotkały no, straszne rzeczy. Publikowaliśmy w Tygodniku Spraw Obywatelskich. W tej chwili od właściwie już półtora roku czekamy na ustawę o sygnalistach w Polsce. Ona się, mimo że czas jej wdrożenia dyrektywy o sygnalistach upłynął 1 stycznia 2022, to ona do dzisiaj nie została zaimplementowana, nie została uchwalona. Rodzi wiele wyzwań, no i niestety ta lista, którą Pan tutaj przedstawił, to już jakby mi uświadomiła jeszcze mocniej, jak trudno będzie jednak sygnalistom w Polsce przy tym poziomie mediów i ochrony w ogóle prawnej, no cokolwiek robić. Ludzie się będą zastanawiać wielokrotnie, zanim cokolwiek coś ujawnią i pewnie nie będą po prostu ujawniać. Tak. To są duże ryzyka. A ostatnie pytanie. Jak bronić się przed medialnym praniem mózgu? Tak, ja wiem, to jest pytanie, które, na które są dwie podstawowe odpowiedzi. I ja niestety jestem zwolennikiem tej drugiej, która jest mniej popularna. Mianowicie pierwsza wersja to jest taka, wprowadzić obowiązkowe edukację medialną w szkołach. To jest taka pierwsza, pokazać jak media kłamią i tak dalej. No więc ja uważam, że to jest mało dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że żeby zobaczyć, żeby złapać kogoś na kłamstwie, trzeba wiedzieć jaka jest prawda. Prawda? Czyli nie chodzi o to, że no, bo co robi edukacja medialna? Edukacja medialna mówi coś takiego, uważajcie, bo media kłamią. No dobra, ale kiedy kłamią? Co kłamią? A teraz kłamią, czy teraz nie kłamią? No nawet wiedząc, że kłamią, jeżeli nie mamy takiego mocnego potwierdzenia, ale oni przecież kłamią. I teraz według mnie najlepszą edukacją medialną jest dobra edukacja. To znaczy taka edukacja, która jest niezależna od tych wszystkich możliwych grup interesów, o których mówiliśmy, bo to Hollywood wchodzi nam na uniwersytety, wchodzi na uczelnie, próbuje, zmienia. No przecież profesorowie, którzy zasiadali w tych różnych radach, którzy się wypowiadali w mediach, oni jeszcze 5-10 lat temu mieli zupełnie inne poglądy. Nagle je zmienili pod wpływem różnych grantów, które dostawali. W związku z tym, według mnie najlepszym sposobem jest to, co Państwo robicie. To znaczy mówienie, i to, co ja starałem się w tej książce, to znaczy mówienie prawdy, bo dopiero znając prawdę, ja jestem w stanie złapać kogoś na kłamstwie, a jak go złapię raz, drugi, trzeci, to już przestanę mu wierzyć. I to już właściwie głównie o to chodzi. Ja mam zawsze przez długie, długie lata zawsze szukam jakiegoś takiego medium, które by mówiło prawdę. Szukam takiego ośrodka, jakichś wiadomości, które by mówiły i to jest tylko kwestia czasu, aż będę rozczarowany. To znaczy, że no, na razie nie udało mi się takiego znaleźć. Mam swoje tam jakieś ulubione, ale wiem, że za chwilę czegoś nie napiszą, nie powiedzą, bo są pod pewnym wpływem. Głównie to jest niestety wpływ finansowy. Media generalnie są uzależnione od swoich różnych mocodawców, a nie są uzależnione od ludzi, którzy ich słuchają. W związku z tym no, jesteśmy skazani przy takim sposobie finansowania mediów, że w zasadzie bez czytelników, bez słuchaczy mogliby sobie spokojnie poradzić, bo że tak powiem, za reklamy im się płaci. Żeby tylko coś puścili takiego, co ludzie będą chcieli oglądać, to może być cokolwiek. Ktoś zrobił taką analizę, widziałem, co się bardziej opłaci, utrzymywanie korespondenta zagranicznego w Afryce czy gdzieś na Bliskim Wschodzie, który będzie relacjonował, co się tam dzieje, czy napisanie, czy dobry paparazzi, który napisze o jakiejś gwieździe filmowej z Hollywood, o jakimś skandalu. No i okazuje się, że
że my jako słuchacze, jako odbiorcy chętniej oglądamy te wiadomości z Hollywoodu niż z Afryki. W związku z tym, po co trzymać tych korespondentów? To finansowo to się zupełnie nie opłaci. No więc tak to się też dzieje, że tych wszystkich korespondentów się stamtąd ściąga z powrotem i no już nie będziemy w ogóle nawet niedługo wiedzieć, co się gdzie dzieje na świecie. Bo tylko będziemy wiedzieć, co się dzieje w sypialniach poszczególnych gwiazd. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Ryszard Stocki, autor książki Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI wieku. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!